Sponsorem filmu jest firma Optimal, dostawca urządzeń fiskalnych. Raz w roku na jedną noc otwierają się najbardziej tajemnicze bramy miasta. W znanym wszystkim muzeum pojawiają się postaci sprzed lat i nawet najmłodsi mogą tworzyć małe dzieła sztuki na muzealnej posadzce. Znana firma Kaliope, później się przerzuciła oczywiście na produkcję patefonu. Wszystko w dodatku dzieje się w nocy, kiedy nawet znane miejsca mają inną niż zwykle twarz. No jest to szpital wojskowy polowy, można powiedzieć. Gdzie nie było wody, to jest umywaleczka ładna, strzykawki, nie strzykawki, igiełki i tak dalej. No to, co się udało zdobyć, to mamy i prezentujemy. Jedni pełni pasji podziwiają historyczne mundury, inni zachwycają się niekwestionowanymi dziełami sztuki. Bardzo dużo rzeczy i pięknie zobaczyłam. Przede wszystkim Madonnę Cieszyńską i dla mnie Duży zaszczyt było to zobaczyć. Tajemnice teatru. Przeciętny widz o tym miejscu wie niewiele. Na pewno mało kto zdaje sobie sprawę, że właśnie ta scena to jedna z niewielu obrotowych scen w Polsce. Gdyby te ściany miały uszy, opowiedziałyby niejedną historię, jaką widziały przez 100 lat cichej obserwacji. Sądzę, że wielu po raz pierwszy w życiu i wyrażam nadzieję, że po raz ostatni zobaczą w tym teatrze kilkutonową kurtynę żelazną przeciwpożarową, która oddziela ten teatr. A na prezentacji multimedialnej zobaczą również to, co znajduje się w piwnicach teatru, czyli zbiorniki, które jednocześnie mieszczą 20 tysięcy litrów wody. A nad sceną jest 150 tryskaczy, które umożliwiają w razie niebezpieczeństwa gaszenie wszystkiego, co jest na scenie. Książnica Cieszyńska to nie tylko biblioteka. Jej niezwykłość to te pracownie konserwatorskie, gdzie stare książki otrzymują nowe życie. Nad jedną pracuje się nawet pół roku. Oprawia w skórę i odnawia zapomniane zdania. Na swojej muzealnej ścieżce każdy odkrywa coś wyjątkowego tylko dla siebie. Dla mnie to rotunda, bo już tam nie byłem chyba z 20 lat. Zamknięta jest. Muzeum Drukarstwa, browar na Cieszyńskim Zamku czy Muzeum Teszyńska po czeskiej stronie. Cieszyńska Noc Muzeów bez problemu mogła trwać dla każdego całą noc. Hanna Blokesz-Bacza, portal OX.pl.